Oj, ta piosenka jak żadna koi nasze stargane nerwy. 8 minut po 12. Witamy serdecznie Sławomir Nowak, Małgorzata Burchardt, a witamy już w maju. Trwa pierwszy majowy weekend, popularna majówka, w tym roku nieco inna niż zwykle, ale myślę, że działka jest doskonałym miejscem, żeby sobie odpocząć i odpoczywając popracować, bo nic tak przecież nie relaksuje jak praca we własnym ogrodzie. Z pewnością potwierdzą to pani Maria Młyńska. Dzień dobry. Witam państwa. Pan Roman Grzechowiak. Dzień dobry państwu. Witam i pan Korneliusz Korniluk. Rozumiem, że wszyscy... redaktor, załogę całą i radiosłuchaczy. Witamy gorąco. Polecamy nasz numer telefonu 345 50 90 kierunkowy 52. Czekamy na państwa telefony i pytania dotyczące ogrodów, działek. Zachęcamy miłośników roślin do tego, żeby właśnie zasięgnąć opinii naszych ekspertów na temat zielonych przyjaciół, bo tak przecież możemy nazywać to, co nas otacza, czyli nasza piękna matura. A maj, natura, a maj to przecież no wyjątkowy miesiąc, miesiąc kwitnienia, prawda? Oj tak, też drugie razy, oj tak, sama prawda. Piękna pogoda zachęca jednak do bycia na działce. Chociaż czekamy wszyscy, żeby popadało. No troszeczkę wczoraj popadało. Pytanie, czy to... Pokropiło, pani redaktor. Tak, no właśnie. Na jaką głębokość zdołał ten deszcz nawilżyć podłoże? Na centymetr. Tak, na krótko, na centymetr. Czyli tak. nie obyło się jeszcze bez podlewania. Oby dzisiaj to popołudnie przyniosło nam znowu trochę deszczu. Obiecują nam synoptycy, może się to sprawdzi. Nie ma to naprawdę, jak zbawienny majowy ciepły deszczyk, prawda? Który... To był typowy kapuśniaczek majowy. No właśnie, tak, chodzi o to, drodzy państwo, żeby popadało mocno i krótko, czy długo i delikatnie? Lepiej, dłużej. Dłużej lepiej, bo tak to szybko spłynie. Ziemia jest tak sucha, że nie chłonie na początku. Dobre to było jako wstęp. Ta mrzaska taka, znaczy no troszeczkę popadało, ale ma, a przecież jest porzekadło, majowe błoto więcej niż złoto. Także bardzo by było potrzeba tego deszczu nam wszystkim. Wszystkim, bo to i łatwiej się oddychać będzie. Dołączam do tych pobożnych życzeń, żeby popadało dużo, dużo więcej, ale pierwsze złoto z nieba w tych niewielkich ilościach na metr kwadratowy już spadło i to z miejsca po tych dwóch dniach można było zaobserwować taką różnicę ożywienie, jak gdyby te takie śpiące jeszcze liski nierozwinięte i tak dalej, to natychmiast wybucha. Oczywiście jest to oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale no patrzymy z nadzieją, co będzie. Kropla przecież to dopiero początek maja, prawda? Oczywiście, w związku z powyższym, ponieważ nie wiemy, co będzie dalej, no wszyscy wierzymy, że ten deszcz poważny, jak tu koleżeństwo moje mówiło, żeby padał długo i powolutku, to prawda, ale z tego, co mamy, to apeluję gorąco do wszystkich działkowiców, do wszystkich właścicieli ogrodów działkowych. Nawet to, co spadło, ratujmy to w sensie takim, że gospodarujmy tą wodą naprawdę roztropnie. Co to znaczy? No łapać, jeśli ktoś ma możliwość, każdy litr tej wody, czy to z dachów, czy to z garaży i tak dalej, jakieś beczki, no to jest wszystko na wagę złota. Oczywiście, jeżeli chodzi o podlewanie, czy to będzie z wodociągu, czy to będzie z jakichś naszych własnych zbiorników, róbmy to bardzo ostrożnie, bo samo podlewanie to nie wszystko. Możemy mieć wodę tak zwaną za darmo, ale to jeszcze nie wszystko. No musimy ją wszyscy bardzo mocno oszczędzać. Chodzi o racjonalne, tak? O racjonalne, mało tego. Jeszcze, tak powiem, roztropne. Na czym to polega? No podlewanie, ktoś powie, no mam, leję kiedy chcę. Jest to też nieprawda. Jak już podlewamy, musimy podlewać. Mamy tą możliwość, to róbmy to popołudnie. Wtedy operacja słoneczna już jest, no ma się słońce ku zachodowi, to parowanie będzie znacznie mniejsze. Przez całutką noc ten grunt będzie więcej czy mniej nawodniony i ta roślina w pełni z tej wody
skorzysta. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, ma tą działkę daleko, no robi wtedy, kiedy jest tam, ale mówimy o tych osobach, które mają tę możliwość, więc bardzo proszę, żeby to robić naprawdę racjonalnie i patrząc na to jeszcze, co podlewamy. Rośliny te bardzo płytko wszystkie korzeniące, o tym mówiliśmy się raz, no też wymagają tego natychmiastowego wsparcia. Natomiast te wszystkie krzewy, które są kilkuletnie, czy drzewa, one sobie na tę chwilę doskonale radzą i my to widzimy. Radzą sobie na dzień dzisiejszy doskonale. I my to widzimy gołym okiem. Widzimy, jak drzewa, kasztany już pierwsze, dolne kwiaty już są białe, już kwitną. To jest wszystko w tej chwili na te starsze egzemplarze roślin. Nie ma tragedii. Ale to, co się płytko korzeni, wszystko naprawdę, naprawdę roztropnie wymaga powodą. Wsparcia. Tak, tak, wymaga wsparcia. I tutaj dokładnie pamiętając, że rośliny płytko korzeniące, jak dla przykładu borówka, żeby nie zalewać. Na zapas niestety nie podlejemy. To, co teraz będzie kwitło, obficie, prawda? Czyli rododendrony, azalie. To są naprawdę rośliny, które wymagają, płytko korzenią się, wymagają podlewania. Intensywnie. Może nie często, ale solidnie, tak? I stąd już od dawna propagujemy to podlewanie punktowe. A ja jeszcze słówko, jak jesteśmy przy podlewaniu, o sadzeniu teraz karpowych roślin, czyli sadzimy dalie, czy cebulowe, mieczyki. To, co już kiedyś Korneliusz wspominał, podlejmy najpierw to miejsce, w którym sadzimy, czyli tą wygrzebany dołek, nim włożymy tą karpę, najpierw podlejmy, a dopiero potem jeszcze raz po posadzeniu. Bardzo to duże ma znaczenie teraz dla rozbudzenia wegetacji. Mario, przepraszam, może ja uzupełnię jeszcze? Tak, proszę bardzo. Bo była mowa też o odkażaniu. Bardzo dobrym sposobem jest nadmanganian potasu. Zrobić roztwór nadmanganianu w aptece można kupić, albo kryształki, albo w proszku. I właśnie kryształkach jest, tak. Dalie, mieczyki, po prostu kale. Najróżniejsze bulwy i cebule możemy na 24 godziny zanurzyć w takim roztworze. Bo że tych środków teraz nie ma. No to ja wspominałem tydzień temu, że kto ma szczęście jeszcze, to może kupić zaprawę nasienną. Są to stare zapasy, w kilku miejscach w Bydgoszczy jeszcze ją można dostać, ale jeżeli jak nie ma, ja już wspominałem i ty dzisiaj dokładasz tą jedną informację na temat nadmanganianu potasu. Jeszcze o popiele drzewnym, to ma popiół drzewny, kominka lub od sąsiadu, jest na działce, to bardzo dobrze jest tam w torebkę nasypać tego popiołu drzewnego, te wszystkie cebuli mieszyków i tym podobne. Na jesieni to będą tulipany, które będziemy sadzić i inne rzeczy. Także tutaj popiół drzewny, tym, że sam popiół się na cebulki nie zatrzyma. Musimy dodać łyżkę dwie zwykłego, domowego, roślinnego, rzepakowego oleju. I to taką mazią, te cebule się oblepią i to nam po prostu zaspokoi te sprawy grzybowe, także uchodzimy. Tak jest. I to jest to właśnie. Jak, to taka... ja taką metodę od lat też stosuję, że... tym bardziej, że nie mamy wyboru. Ja posypuję troszkę środkiem grzybobójczym te karpiny, no przedłożeniem. No tak każdy musi sobie radzić, żeby ten problem opanować. Takie czasy, niestety. Tak? Maj to też miesiąc takich wytężonych prac. Jakich głównie, drodzy państwo? Oj, jeśli chodzi o maj, to tych prac naprawdę, maj jest, powiedzmy, długim i zaczyna się dopiero, ale mamy wiele rzeczy do posadzenia. Sadzeniem, uważajmy, skończył się czas na sadzenie roślin z gołym korzeniem. Teraz, jeżeli sadzimy, to tylko to będą owocowe drzewa czy krzewy, to tylko w pojemnikach. No jeżeli chodzi o cebulowe, no już pewne rzeczy przekwity. Mamy już poza sobą, tulipany kończą swoje kwitnienie i pamiętajmy... Te wszystkie odmiany wszystkie dopiero zaczynają. Nie wszystkie, ale wiele odmian, wiele rzeczy już jest przekwitniętych. Jeżeli przekwitną wszystkie, to pamiętajmy o ogładzianiu. Z takiego względu, żeby te cebule, które są, żeby miały czas na wzbogacenie się, na rozrośnięcie i przy okazji trzeba te cebule rosnące, rabaty,
tymi cebulowymi, no te uszy jak narcyzy, one już przekwitły praktycznie. To musimy dokarmić, żeby te cebule wszystkie się no po prostu już wzmocniły później. Wzmocniły, tak, na następnego roku. Następny sezon był. No, jeżeli chodzi o... Z wyjątkiem, może tu ja wtrącę się, tak, z wyjątkiem czosnków ozdobnych. Tu jest specyficzna sytuacja. One w tym roku, jak zresztą i w poprzednim, w czasie tych teraz kilkunocnych przymrozków końce liści im dosyć namarzły. Można te obciąć, te końce liści tylko, a pozostawić sam czosnek do zakwitnięcia. I tutaj to jest jedyny wyjątek, gdzie nie ścinamy przekwitłych. One długo, długo stanowią zdobę ogrodu, ale właśnie istotne jest to, co kolega powiedział, to zasilanie, tak, wtedy w tym układzie. Dokończę jeszcze może temat sadzenia. No niebawem, bo patrzymy, ja też śledzę znaczy prognozy pogody na różnych stacjach i radiowych, i telewizyjnych i na razie, jak gdyby w tej najbliższej oddali, 10-dniowej, nie mówi się nic o przyrostach. I tutaj no, jest, może nie mówi się. Inaczej. Tak, tego nie wiemy. Ale mówmy... Tak. To, co w tej chwili jest. Pewnie, że dlatego mówię, trzeba obserwować to dokładnie i w związku z powyższym powoli przygotować wszystkie, czy to tunele wysokie, czy niskie, pod wysadzanie i ogórka, i pomidora. Bo do gruntu, to tak samo, powyższy początek to będzie najprędzej 10 maja. Jeżeli będziemy po tym 10 mieli prognozę, że tej przymrozki nie będzie, to możemy śmiało posadzić. Ale tu maleńka uwaga. Te osoby, które by chciały wysadzić te rośliny, ogórki czy pomidory na miejsce stałe, no nie zapominają, żeby je lekko, zależy gdzie kupili, czy sami hodowali, to muszą być zahartowane. Nie można tak ciepłego miejsca, które mają w nocy 20 stopni i więcej, od razu do gruntu wysadzić. Mimo, że nie będzie przymrozków, to ten wzrost zostanie bardzo mocno przehamowany, bo te rośliny no, są jak gdyby w ogóle niezahartowane. I tutaj bym bardzo, bardzo mocno na to uwagę zwrócił. No pewnie mamy maj, to już pewnie kolega nam powie, Korneliusz, no można się zabrać na działkach za oczka wodne, czyszczenie, czy tam rozsadzenie roślin i tak dalej. To pewnie powie o tym Korneliusz, bo on jest specjalistą w tej dziedzinie, bo pewnie oczko wodne, jak ile wiem, to ma, to będzie wiedział. A szef, no szef, słuchajcie, mili państwo, no szef, przyjdzie 10 ten, załóżmy, maj, no to i fasolkę szparagową możemy wysiać. A jeśli chodzi o buraczyn, to właściwie ostatni dzwonek, bo może nie ostatni dzwonek, ale to jest pora, bo zawsze te warzywa siejemy buraczyn najpóźniej, bo one są w zasadzie ciepłolubne i dlatego już teraz możemy spokojnie, bo zawsze każdy wstrzymywał, ale teraz te buraczki naprawdę można wysiać. No, ale nie zapominajmy też o zimnych ogrodnikach, prawda? A tak, zanim wysiejemy, to jeszcze jest trochę czasu, no tydzień to najmniej, myślę, że więcej, do wzejścia, także nawet gdybyśmy 10 wysiali te wysadzanie. To ziemia ogrzeje. To jeszcze nie zdążą one skiełkować i nawet gdyby były przyrostki zimne ogrodniki, to jeszcze będzie w ziemi. Tylko będzie powoli napęczniało, także do skiełkowania ma sporo czasu. Natomiast te rozsady, no to tak. To musimy uważać, że na zimny ogrodnik, co przed chwilą wspomniałem, że musimy mieć to na uwadze. Ewentualnie coś przygotowane, jakąś powiedzmy agrolukninę, cięższą czy grubszą, żeby w razie tego, i to dotyczy osób, które są na miejscu, bo jak ktoś ma działeczkę daleko, no musi to opóźnić, powiedzmy o tym. To myślę, że jest w stanie tak, i tak dojechać, nawet, żeby chronić. Nawet na nie to wiem, krótko gazetą ale, no przykryć, tak, powinien, ale to w ubiegłym roku był większy problem, bo w tych czasach, w tych momentach, to sadziliśmy, właśnie były przyrostki. Myślę, że w tej chwili one się, takie mam wrażenie, taką mam nadzieję, że one się, ci ogrodnicy już jak gdyby no, skończyły się, ale tego nie wiem do końca, więc musimy być czujni, żeby to ewentualnie... Trzeba trzymać rękę na pulsie, prawda? Dokładnie. No, dokładnie. I poza tym, jeżeli ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o wysadzanie rozsad, no to możemy i pory, i selery powolutku zacząć wysadzać. Przy selerach tylko mam maleńką uwagę, je sadzimy w zasadzie na sam koniec tych rozsad warzywnych. Dlaczego? Dlatego, że seler bardzo szybko, jeżeli zostanie przymrozku, ulega zjawisku jarowizacji, także on potrafi później, jeszcze go nie mamy, ból wykorzeniowy do spożycia, a już wyrasta pędy nasienne.
tutaj musimy mieć na uwadze, żeby selery posadzić na samym końcu. No pocieszające jest tak. To, że warzywa wracają do ogrodów, bo był to taki jeszcze, czas, że no, rzeczywiście postawiliśmy redaktor, na kwiaty. Z lasu, więc muszę jeszcze jedno zdanie powiedzieć. To się na moje to się skończyło już, że wszystkie działki, ogrody przydomowe, był taki czas, że tylko kawałeczek trawiczka tuje, nie tuje, różyczki. Czyli zielono. Był też zielono. Taki moment, że zielono było. Ale tak, w tej chwili to wszystko wraca comeback. Jednak jakąś część tej działeczki, niewielka, niech to będzie 20 metrów kwadratowych na te warzywa, ale to naprawdę, naprawdę wraca. I wśród tego areału, który mamy na warzywa przeznaczone, bardzo dobrze byłoby chociaż te 5 metrów. To nie jest dużo na działce, jeśli ktoś chce wygospodarować na zioła. Na zioła tutaj, majeranek, ciąbel, melisa, wiele innych rzeczy. Naprawdę, pani Maria jest wielką ambasadorką ziół. Na pewno, jak trzeba będzie parę słów dopowie, ale ja ich to stosuję od kilku lat i mam swoje i wiem, co to znaczy. Nie będziemy dzisiaj mówić o właściwościach tych ziół, bo one, ja tutaj pod kątem patrzę nie leczniczym może, ale bardziej kulinarnym, ale i takie są właściwości tych ziół. Właśnie, tu nie tylko te własności nie kulinarne. Tylko, oczywiście. Ale zioła mają też własności ozdobne, jak już o własnościach mówimy, tak? Także tu absolutnie możemy je stosować jako rośliny ozdobne również. Ostatni dzwonek w tej chwili jeszcze jest, jak ktoś by chciał sobie z mniszka lekarskiego, popularnego mlecza, zrobić sobie piękny syrop i dalej. Jest w tej chwili pełni kwitnienia. A za tydzień pewnie będę tylko białe kotki fruwały. Także bardzo proste do zrobienia. Ktoś sobie spojrzy tam jakieś zapiski czy internet. Jest to bardzo proste, bardzo szybkie, bardzo szybkie. W naszym, tak jest, że w naszym regionie już te mlecze bardzo obficie przekwitają. Zamiast jeszcze spokojnie można żółte piękne kwiatostany zebrać. Ale musi być ten tydzień ostatni, co będzie można to zebrać. Tak na marginesie, jakie właściwości ma ten miód? Bo ja mam taki w domu. I sam syrop. Właściwości jest tyle, że listano najmniej 20 punktów na co jest. I na kaszel, i na przeziębienia, i na drogi oddechowe. Jest taka gama szeroka, że nie sposób tutaj wszystko wliczać. A zebrać trzeba minimum, załóżmy, 500 takich kwiatostanów, to jest praca na jawie, 20 minut, 15, bo to tylko łebki się zrywa, bardzo prosta robota. I tu bardzo, bardzo bym polecał. Została obdarowana takim właśnie syropem, ale... Bardzo uważać i robić to w rękawiczkach, dlatego że mleko, jakie wydziela się w trakcie bania. Tak, strasznie brudzi. Dla niektórych jest takie szkodliwe. Mm-hmm. Nie przetrzeć oka tym. Także to na marginesie o tym mówiąc. Ale ja wrócę jeszcze, bo tak kolega zaczął mówić o sadzeniu warzyw. Tu jeszcze jedna uwaga. Pory sadzimy z kolei głębiej niż wskazywałyby korzenie. Tak? Także pozyskać dużą tą białą część. Taką Pani Mario, przy okazji zioła, bo pani została do tablicy wyzwana, a więc jakie warto mieć w ogrodzie? Ze względu na te właściwości i kulinarne, i zdrowotne, i ozdobne. Z moim ziołem to powiem wszystkie. Ale jak ktoś zajrzy sobie w encyklopedię ziół, to w zasadzie będzie zdziwiony, jak bardzo dużo roślin jest do tej roli przypisywanych. Począwszy od lawendy, a skończywszy właśnie na mniszku. Bardzo. Czy żywokości, żeby literę Z z końca alfabetu. Czyli od A do Z właściwie. Tak. Przy tym tyle tylko, że musimy na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Są zioła, które mają charakter bylinowy i one nam się odnawiają. Choćby ta słynna macierzanka. Mięta. W wielu odmianach, bardzo wielu odmianach. Od pomarańczowej, chociaż ta najpopularniejsza pieprzowa jest bardzo, bardzo zdrowa. I są zioła, które wysiewamy jako tegoroczne, jednoroczne. Jednoroczne. I w ogóle te
te najczęściej takie lubiane przez nas, czyli na przykład bazylia w odmianach, to ona należy i do ciepłolubnych, i do jednorocznych. I tutaj tym mocno trzeba uważać, bo ona bardzo wrażliwa jest na niskie temperatury, a rzeczywiście jej dużo dodajemy. I jeszcze jedna rzecz, rukola. Jest to sałata, ale tutaj można kupić ją w doniczkach w wielu sklepach z korzeniem ją wsadzić. Można wysiać, ale warto zwrócić uwagę na to, że ona też jest w odmianach. Jest forma jednoroczna i jest bylinowa. Ta się odnawia przy tym. I dużo osób, które lubią rukolę, mogą właśnie z tego zioła i tej odmiany sałaty. Tak, i ona się smakiem, te odmiany różnią, prawda? Tak. Do pomidorów ja bym znalazł. Idealny środek, znaczy do spożycia razem z pomidorami. Bazylia. I no bazylia, tak. I rukola. A w domu o tym mówiliśmy, że w domu w doniczce spokojnie można ją mieć przez pół roku. Później jak jest mało światła, trochę jest kapryśna, ale przez całe lato można mieć na balkonie, można mieć na parapecie i tylko... Tylko trzeba troszeczkę dać. Kochani Państwo, bo zaczęli do nas dzwonić słuchacze, więc wykorzystajmy ten moment. Halo, dzień dobry. Pierwszy telefon odbieramy. Dzień dobry, Stanisław z Brodnicy. Drodzy Państwo, chciałbym się zapytać, jakiego środka użyć do oprysku na kwitnące w tej chwili śliwy węgierki? Proszę Pana. Ale śliwy... chodzi o Panu o ochronę przed robakiem, tak? Tak. Konkretnie przed robakiem, bo dużo śliw zostaje robaczywych. Moskwitem jest dostępny. A przepraszam, w czasie kwitnienia nie pryskać. Rozumiem. Ze względu na owady. Pączek i wieczorkiem. On jest w pełni kwitnienia, ta śliwa? Jak zaczyna w tej chwili kwitnie. Nie, po kwiacie lepiej. Po kwiecie, tak? Jak przestanie kwitnąć. Pospilan jest taki dobry środek. Jest dostępny i jest w tej chwili w małych porcjach, takich dla działkowca przeznaczonych. Dlatego... Proszę Pana, powiem Panu jeszcze tak. Na koniec kwitnienia to jest początek, co Pan powinien zacząć tą ochronę przeciwko tym wszystkim owadom. Ale również może Pan czekać, aż będzie wzrost. Widać, że zawiązki są wszystkie wykształcone i następuje wzrost tych zawiązków. I tu Pan ma szeroką gamę, jak tu kolega wspomniał o Moskwilanie. Mamy na mszyce karate, fastak, kalipso, naprzędziorki, magnus, ortus, nie wiem, co tam sobie notuje, czy nie, ale no mówię, na owady to ma Pan gamę szeroką. Magnus, ortus, karate, fastak no, i tak dalej. Ale tutaj chyba Panu najbardziej chodzi o to, żeby w owocu potem nie znajdować. Owocówkę, śliwkóweczkę, nie? One wszystkie Panu zadziałają. Tylko, że mówię, nie może być za wcześnie. Jak będzie Pan widział już, że są zaczątki, no małe takie główeczki, tych śliwek, to jest czas najlepiej na tą szczególnie owocówkę. A no, mszyce wiadomo, jak się pojawiają. Jeżeli ich nie ma, to po co profilaktycznie przyskać? Nie przeszkadza na owoc. Ale mówię, no to jest taki środek, który działa kontaktowo przede wszystkim, ale owocóweczkę, śliwkóweczkę, to ma Pan tą szeroką gamę, ale proszę, jak i będą zawiązki zawiązane, jest to najlepszy okres. Oczywiście nie raz, może Pan to powtórzyć, a będą śliwki wielkości paznokcia, takie na 1/3 powiedzmy wielkości swojej dorosłej. Równie Pan może, ale to najpóźniej w tym czasie może pan pryskać. Bardzo dziękuję. Bo nie pyta Pan o choroby grzybowe, ten również po okwitnięciu może Pan pryskać silnikiem, toksinem, jak nie takim, to takim i też powtórzyć za jakieś 2 tygodnie. To są te rzeczy podstawowe i powinien Pan uchronić tą śliwę przed tymi owadami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź i odpowiedź. I bardzo serdecznie pozdrawiam całą redakcję. My również pozdrawiamy i przy okazji smacznego życzymy. Dziękuję bardzo. Żeby nie było tak jak w ubiegłym roku, tak, że kiedy jabłonie najbardziej kwitły, to wtedy przyszedł nie przymrozek, a mróz i tak mało jabłek było. Śliwy szybciej okwitną, niż jabłonie. No są pewne odmiany wczesne, które są w tej chwili w pełni kwitnienia, ale są odmiany późne, jesienne, zimowe, które
No zaledwie... Jeszcze czekają. Różowe, tak, jeszcze czekają. Ten pąk różowi już się rozsielają pierwsze płatki, ale to jest naprawdę jeszcze czas. Aczkolwiek grusze, wcześniejsze odmiany, wszystko, ja już mam dwie grusze, to są dokładnie po kwitnieniu, a nie jednego kwiatka na nich nie zajdzie. Wszystko już przekwitło. No to mówimy najszybciej, to jest, czy to będą grusze, czy jabłonie. Jest to pełnia kwitnienia lub zaraz po kwitnieniu. Tak, kolejny telefon mamy, jeszcze momencik, tak. Pani Mario, tak, pamięta tak. Pani, co chciała powiedzieć? Tak. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Witamy. Ja mam dwie takie sprawy. Kupiłam 7 lat temu jabłoń i to tutaj z tych ogrodnictwa jabłoń to niby tam są te z gruczna czy coś. Około 7 lat już ma i nie kwitnie, nie wiem co z nią zrobić. Czy najpierw był taki badyl długi, ucięłam czubek, rozrosła się w boki, ale nie kwitnie, no chodzę koło niej, patrzę, liście ładnie, pięknie, ale kwiatu nie ma. Dziczka jak na szczycie? Ile lat ma to jabłonka? 7, 8 lat, tak. Ja myślę, że to już nie jest jabłoń, o której pani marzy, tak. Którą pani kupiła, po prostu... Albo przy okulizacji się prawdziwe oczko właściwie się nie przyjęło i to rośnie sobie, jak bardzo dobrze może i się ładnie koronka rozprzewia, ale tego pani już nie... Bo gdyby było mało tego kwiecia, moglibyśmy się doczekać dlaczego, co i jak. Jeżeli ona w ogóle nie kwitnie, to na pewno już nie jest tą jabłonią oddaną. Czyli co, pozbyć się? No pani mówi, że to wychodzi, jakby to była tylko podkładka. Tak, no bo jak to był tak jeden badyl tylko, to... No był taki długi badyl, ja to przycięłam później, bo to też ona nie rosła, tak czubek ucięłam. Ona się teraz rozrosła, ale no niestety kwiecia nie Pani ma. Panie Korneliuszu, można zaszczepić coś na tym drzewku? Jeżeli to by była podkładka, tak, ale nie teraz, bo aha. To... Ale próbowaliśmy odkowane i to później, odwróciła, w nie było. Aha, pani próbowała szczepić, nie no udało to się. Nie, jak tyle lat. No, po prostu kupić nie. Nową, gdzieś sprawdzoną. Nową kupić, dobrze. Druga sprawa. W Świeciu jest bardzo, odmiany. Przepraszam, w Świeciu jest bardzo dobry punkt. Świeciu, no też mam dwa drzewka ze Świecia i no niestety, ale ładnie, tak, przyjęły tak. Się. Ale tam jest bardzo dobry punkt, tak. Jest kwalifikowane drzewka są. I druga sprawa to? Druga sprawa jest, namówiono mnie na kupienie tych plastrów, żeby rozwiesić na drzewa, że tam jakieś... Łapek, tak? Tak. Łapki lepowe. No nie tak. Wiem, ale trochę się obawiam, owszem, rozwiesiłam. Ale tam się wszystko łapie, bo to jest lep taki, jak na muchy. Tak. No są i widzę takie no, owady i się boję, czy źle zrobiłam po prostu. Za wcześnie po prostu. Czy te owady też się nie połapały? Pewnie owadów w powietrzu jest non-stop cała masa, a tutaj głównie chodzi pewnie o czereśnie, o naszą interczesiówkę, to one mają swoje okresy wylęgu. Także to dopiero nauczy, jak takie czereśnia będzie miała owoc wielkości grochu, to przed tym tydzień, dwa musimy te lepowe pozawieszać. Bo tak, bo wtedy jest ten obrót tej właściwej muchy i ona się będzie gremialnie się łapała i będzie jeden rodzaj tych muszek, a nie wszystkie razem wzięte do kupy. Aha, no nie wiem, jakie to były, bo to były tak. Bez opakowania i pan, który to sprzedawał, polecał, no po prostu się skusiłam. No trudno, czy ja mam je wyrzucić, zdjąć, bo szkoda mi tych owadów, czy pozostawić dalej? No one, te owady chyba tam już nie żyją, jeśli się połapały, nie? Owady już nie, takie zielone te są, to chyba mszyce. Owszem, są, oblepiona jest, nie? Nie, to musi pani zdecydować, bo to jest, nie będzie pani miała później podglądu prawidłowego, bo to, co właściwie, co ma się złapać, to nie będzie pani nie będzie miało miejsca, żeby się złapać i prawdę będzie to mieszanina przeróżnych owadów. To nie są drogie rzeczy, zakupić nową i załóżmy, bo na tym, żeby pani to wieszała, bo tu głównie chodzi o owocówkę, jabłkóweczkę, o nasienicę, trzęsiówkę, to są te tematy, no jak już się są zawiązki, małe owoców, wtedy je rozwieszać, a na samym początku. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam. Do widzenia, pozdrawiamy i wędrujemy dalej. Halo, dzień dobry.
Halo? Dzień dobry. Słuchamy pana. Radio PIK? Tak, słuchamy. Proszę panią, ja mam taką propozycję. Mam pomidory do rozsady. Jeżeli ktoś by reflektował, to może chętnie odstąpię. Podaję numer telefonu 515-521-382. Trzy skrzynki, około 1000 sztuk. Dziękujemy pięknie. Jak ktoś by reflektował, to odstąpię tylko za zwrot skrzynek. Dobrze. Bardzo pięknie dziękujemy. Może ktoś skorzysta? Może. Czekamy na kolejne telefony 345 50 90. No, pani Mario. Tak, wracamy do dwóch rzeczy. Pierwsza króciutka to z tym mniszkiem. To, co ta kolega powiedział, te przeciwzapalne czy przeciwwirusowe, tak? Czy tam o bólu gardła, infekcjach dróg oddechowych, to jest wszystko prawda, ale on ma jeszcze jedną taką zaletę, o której powinniśmy myśleć, to są właściwości przeciwmiażdżycowe. A jednocześnie też i odtruwające, ale te przeciwmiażdżycowe. Bardzo dobrze na poprawę pamięci też działa. Działa. Także polecamy. Maria, to jest króciutka. Nie wszystko. O. No nie, bo no jeszcze ja wiem, woreczek żółciowy, wątroba. Tak, i wiele to są żółciowe, ale o tej przeciwmiażdżycowych, jako że osoba w moim wieku, to o tym. Oj, myśli. Pani a, Mario. Tak. A teraz, a druga rzecz, bo o sadzonkach była mowa. Część osób ma jednak takie małe namiotniki foliowe, czy jakieś takie właśnie klarenki małe, tak? Tu te przeznaczone do sadzenia pomidorów i ogórków. I tam to można robić, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, żeby odkazić od środka to, jeśli to nie są nowe folie założone na tych namiotach, tak? Choćby sodą oczyszczoną, roztworem sody oczyszczonej opryskać, ale koniecznie trzeba odkazić. I spalanie siarki to jest metoda druga. Jeśli ktoś ma tam dobrze, miał mało wiele szczelny ten tunel, po prostu na długości tam, nie wiem, 6-7 metrów, zależy, to ma się tunel duży, rozsypać na takich blaszach po takiej garstce siarki, ją podpalić, ona się tak tli i dużo dymu, tak. Taka dezynfekcja po prostu. Wracamy do telefonu, bo się urywają. Dzień dobry. Żeby nie naddychać. Dzień dobry. Tak. Słucham. Mam takie pytanie. Mam od 6 lat czereśnie. No nie mogę nigdy z opryskiem ucelować i zawsze mam je robaczywe. To mówiliście przed chwilą, jak pan dobrze słuchał, to proszę zapamiętać sobie. No są takie dwie szkoły. Jedną może mniej stosowana, ale jest również skuteczna, w pełni kwitnienia, nie na początku, a w pełni kwitnienia, a druga, jeżeli są zawiązki wielkości grochu. I to jest ten moment, co należy pryskać czereśnie. Jeśli pan nie przyuważył, jaka ta wielkość tej czereśni jest, owoców, zawiązków, to jeszcze niech pan patrzy dookoła siebie na kwitnącą akację. Jeżeli akacja zaczyna kwitnąć, tak, czy jest pełen widzenia, to jest ten środek, to jest ten okres, to jest najlepszy na stosowanie oprysku na tą trzeciówkę, na ten owad. Tym trzeba być uważnym, bo w zeszłym roku się to nie sprawdziło, także no, musimy obserwować i kwitnące akacje, i wielkość, tak, i rodzaj kwiatu. Przed kwitnieniem, na tydzień, jak w pełni dwa razy zrobić opryt i na pewno pan z jednym z tych na pewno trafi i nie będzie pan miał, że tak powiem, owocu z przychówkiem. No, ale można zawiesić pułapki lekowe i kupić majowego działkowca i tam jest ta mucha kolorowa pokazana, żeby wiedzieć, jak ten owad wygląda. I one, jak one już wylatują, po prostu się przepoczwarzają, na te pułapki lepowe się dostaną, to możemy stwierdzić, że już jest pora na opryt. Czas na opryt. I ta uwaga, Korneliusz, twoja jest do tej pani, również podzwoniła parę minut temu. Właśnie pytała, że wszystko jej tam się czepia, a tu dobrze, że podałeś termin dokładnie, kiedy, jak ta mucha wygląda. Mam nadzieję, że pani nas podała w ciągu. W majowym działkowcu jest. I bardzo proszę.
Dzięki bardzo. Pozdrawiamy i mamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Dzień dobry. Dzień dobry, Michał z Twardonu. Witamy pana. Ja z takim zapytaniem w kontekście zimnych ogrodników. No dobra, a jak to jest na balkonie, na trzecim piętrze? Można już zaryzykować i wysadzić roślinę ozdobę? Proszę pana, powiem panu tak. Może pan zaryzykować. Tym bardziej, że jeżeli by były komunikaty, że przychodzą dwa czy trzy dni z przymrozkiem, no jeżeli pan ma na balkonie skrzyneczki balkonowe, na noc do domu, to żadny problem jest ściągnąć i na noc ewentualnie gdzieś tam z balkonu do przedpokoju czy do pokoju na tę noc schować. Oczywiście można takie noszyć, jakieś folio narzucić. Bez noszenia. Tym bardziej, że przyrosty generalnie się tym charakteryzują w tym okresie, że one są góra 2 metry od powierzchni gruntu. Tak, one są nisko. Im wyżej, tym ma pan... Cieplej. Tak, nie ma tego problemu. Ja powiem panu również, że u mnie na balkonie, jak patrzę tu w tej chwili przez okno, to mam również te largonie powystawiane i oczywiście patrzę w niebo, słucham prognozy i one się raz, że hartują pięknie, nie wybiegają, bo w tych pomieszczeniach to jest zarówno zawsze w mieszkaniu będzie mniej światła niż na powietrzu, to takie są wybiegnięte, a na balkonie to mają pełne światło. A w mieszkaniu widzimy wtedy to zjawisko fototropizmu. Cóż to oznacza? Oznacza to, że rośliny, jak pani je postawi gdzieś tam od okna, czy z jednej strony... Będą się przechylać, prawda? Będą się przechylać, to jest słynne zjawisko. Ale one takie wybiegnięte się robią, tak jest dużo lepiej one, właśnie. To jest ta pogoń za światem i właśnie wybiegają. My mamy podobne jeszcze rzeczy, zjawiska takie typowe dla roślin, jak geotropizm i hydrotropizm. No cóż to jest? W skrócie mówiąc, to jest zwrot rośliny do wody i do podłoża, do gleby. Ale o tym dzisiaj mówić nie będziemy. Tu dla pana tylko śmiało może pan wysadzać, śmiało w sensie tym, że mieście na baczności się. Super, tylko, fajnie. Obserwować, tak. Bądźmy czujni. Dziękuję bardzo. Tak jest. Do usłyszenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 345, 50, tak, 90. Tak, pani Mario? To wnoszenie to jest dosyć uciążliwe, ja to mówię, metoda na gazetę, jak takie coś ma. Zwłaszcza być, jak ktoś ma na przykład duże donice, prawda? Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Albo dzień dobry. Ja z takim pytaniem, ja uwielbiam tulipany i w tym roku też kilka właściwie, prawie wszystkie, tylko po jednym liściu wypuściły. I co ja podejrzewam, że jeżeli to są... Ileś lat te tulipany mają, bo jak młode... Jakby pani była uprzejma ściszyć radio, dobrze? Bo taki pogłos mamy, tak. Że nasi... W słuchaweczce tak, będzie doskonale słychać. Są dwa powody, czy tak może być. Po pierwsze, mogły to być cebule małe, nie rozwinięte, nie są takiej wielkości duże, żeby wydały kwiat. I wtedy puszczają po jeden, dwa, góra, dwa liście i z tych cebul nie otrzyma pani kwiatów. To jest prawda. Jeżeli... Cebule są duże i tylko mają podwalizki, podejrzewamy i są te liście zdrowe, nie ma oznak takich chorób wirusowych, bo najczęściej wirusy przy tulipanach, ale myślę, że to po prostu brakuje im, może pokarmy, są zabiedzone. Nie wiem, ile lat były nieprzesadzane, bo tulipany nie wymagają co roku przesadzania, wykopywania, ale raz na 4 lata tak powinno się je wykopać. Powinny zmienić miejsce, tak? Powinny zmienić miejsce i rozdzielić cebulki małe, które sadzimy, te malutkie w jednym rzędzie, dorodne, duże, które są predysponowane do wydania kwiatu w innym rządku. Te małe sobie rok czy dwa rosną, dorastają, a te duże powinny zakwitnąć. No i do tego susza, prawda, też mogła się przyczynić. Ja myślę, że to... Aha, było. Myślę, i tak. Te ubiegłoroczne w jesieni, co sadziłam i te właśnie też. Oj. Tylko w tej grupie tylko jeden wyrósł i tak... Nie jest to roślina kłopotliwa w uprawie. Nie wiemy, dlaczego pani zakwity, czy te cebule były na takiej wielkości typowo handlowej, dużej, czy nie wiem, skąd pani je tam nabyła, bo jest malutkie, były małe, to nie. Mam i po przesadzeniu one takie się, nie rozwinęły, czy ja je za płytko sadzę, czy za głęboko. A przedtem te same pani kwitły? Przedtem? Tak, kwitły, tak. No może stanowisko widocznie bardzo, ja wyeksploatowane, ja tak a dokarmiane były? Tak.
Tak, i to, co kupiłam w ubiegłym roku w jesieni i posadziłam, te ślicznie kwitną. Powiem pani taką radę teraz na ten czas. Na ten czas, skoro nie zakwitły, mają liście zdrowe, proszę je dokarmić. Liście dokarmić do wieloskładnikowe nawozem, bo im potrzeba wszystko, nie tylko części zielonej, bo gdyby były drobne, wiele liści, to wystarczyłoby w tej chwili na zagony posypać potas i fosfor, żeby się te cebule wzmocniły, ale skoro pani nie ma tej masy zielonej takiej dużej, to cały zestaw nawozów plus mikroelementy, to będzie azowoska lub tym podobne wieloskładnikowe nawozy i tym dokarmić natychmiast teraz i czekać tym do miesiąca lipca. W lipcu proszę jeszcze raz te cebule się wzmocnią, proszę wykopać je w lipcu, wykopać ładnie, żeby cebule wyszły i wtedy posegregować duże i małe, oddzielnie małe i posadzić w miesiącu, nie mówimy już teraz we wrześniu, bo to się te wszystkie te terminy agrotechniczne pozmieniały w związku ze zmianą klimatu, posadzić je w październiku. A jak pani posadzi w początki, pierwszej listopada, też się nic nie stanie. Tak, ale bo tulipan lubi przechłodzenie, prawda? Tak, i ten spoczynek. I tylko jeszcze, tu mówiliśmy o tym w dzisiejszej audycji, żeby przed posadzeniem, czytam tu, jak tu kolega mówi, nad manganianem potasu, czy tu pani Maria, tym popiołem drzewnym, coś oleju, żeby się to poprzyklejało, żeby one były posadzone po prostu zdrowe i nie były zaatakowane. I to powinno przynieść pani pozytywny efekt. Dobrze, dziękuję państwu. Bardzo proszę. Bardzo. Pozdrawiamy, powodzenia życzymy i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Tak, słuchamy, halo. Witamy. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, czy to Radio PIK? Tak, tak, raz na zielona audycja. Tak, właśnie. Chodzi mi o taką rzecz. Ja dzwonię z Kujaw. Pozdrawiam przy okazji pana, cały zespół i pana Andrzeja Krystka. Dziękujemy. Bo to dobry znajomy. Dziękujemy. Nazywam się Pakulska i proszę panią, ja chciałam zapytać o taką rzecz. Czym opryskać gruszę, klapsę, jak ona później już zawiąże owoce i tam gdzieś w lipcu, koniec czerwca, dostaje takie pomarańczowe na liściach plamy na stronie tej zewnętrznej, a pod spodem jest taka narośl. Coś w rodzaju, jak to podpolicie się nazywa, gruszy. To już teraz trzeba będzie pryskać, pierwszy oprysk zrobić. Na grzyba tak to ja już pryskałam, na grzyb toksinę. Nie, skory, musi być skory albo zato, taki środek. Skory, tak? Pryskamy skory, skory się pisze. Tak. Albo zato. I naprzemiennie zato. Powinno się do końca czerwca przynajmniej opryskiwać. Dobrze. Trzy razy. Dobrze. I grzyb już teraz będzie się przenosił z jałowców na gruszę. Aha, kolega, w tym roku kolega widać, że on za tydzień gdzieś powiedz. Tak, tak, panie Romanie. Tak, kolega tu bardzo dobrze pani to powiedział, że albo za to, albo skorę, tylko tutaj, żeby pani czasami się nie spotkała z takim jakąś dziwną odpowiedzią w sklepach tych ogrodniczych, że tego czy tego nie ma. Te środki są, oczywiście tak samo jak były, tak są, tylko one zmieniły nazwę. I za to, jak pani tam może sobie zanotować, to jest za to w tej chwili jako takie z nazwy nie występuje, ten sam środek o nazwie Magnikur Gold. On nie jest wycofany, to jest w dalszym ciągu tylko zmienił nazwę. Magnikur. R na końcu. Magnikur. Nikur. Nikur. Dobrze. Gold. Magnikur Gold. R jako Roman i Gold jeszcze. Tak, Gold. I drugi środek, tu kolega wspomniał. Dobrze, dziękuję, skorę. Uprzejmie. Jeszcze jeden środek, jeszcze momencik. To nie wszystko, bo są jeszcze w pani temacie bardzo dwie ważne informacje. A drugi to jest ten skorę, to pod nazwą jak kamień szlachetny topaz. Topaz. Też na końcu, tak. Topaz. To pod tą nazwą, jak pani zapyta, to na pewno pani jakby nie było pod tą nazwą, tak, to pytać tak. O... Proszę panią, podejrzewam jeszcze... W tej to jest to samo, jak to... Tak, w tej pani gruszy... Podejrzewam jeszcze bardzo, bardzo niekorzystną sprawę. Ja mam podejrzewam na swojej również. Miałem to samo w roku ubiegłym. Tu to korzeni
wspomniał, rwa gruszy, chociaż to troszkę za wcześnie, żeby te flanki rwy gruszy, one się w tej chwili pojawiły. Może gdzieś u kogoś. Ale tak, za tydzień gdzieś. Za wcześnie. Ale ja źle pana słyszę. Źle pani mnie słyszy? Tak. Nie, jak tam koledzy odbierają? O, teraz słychać, lepiej. Teraz lepiej, dobrze. Troszkę mikrofon poprawiłem. Proszę pani, tutaj może wystąpić, ja tak bardzo mocno podejrzewam, chociaż nie chciałbym, żeby tak się stało, to jest taka specjalna nazwa mszyki, ja w tej chwili nie chcę zgadywać. Jest to mszyca, to jest bardzo, ale to bardzo trudna do zwalczenia. To jest specjalna, która tylko atakuje szczególnie te wczesne odmiany gruż. Ja mam to na klapsie. Miałem to w roku ubiegłym. Te formy przetrwalnikowe są tak silne. W tej chwili moja grusza jest moja, mówi o swojej i te same są objawy, co pani mówi. Mam, proszę pani, ta samo te zdrobienia, te czerwone przebarwienia i to się listy nawet nie są dobrze rozwijać. Takie czerwone właśnie, taki lekko buraczkowy kolor. Ale nie, na to pewno... jest pomarańczowe, normalnie pomarańczowe. Ale to jest serca gruszy. Torda. Jeżeli pomarańczowe są tylko cenne i tak, to na pewno rdza, to już ucinam tą dyskusję, bo myślałem, że może mszyca taka specjalna, trudna do zobaczenia. Nie, to nie jest mszyca, ja już podglądałam na wszystkie strony. Bardzo. Jej nie widać, co prawda, tego rodzaju, ale dobrze. Czyli trzymajmy się pierwszej wersji. Trzymajmy się pierwszej wersji. To raczej będzie, tu pani mi wyjaśniła, jeśli chodzi o pomarańczowy wygląd, to na pewno będzie, tak. To na pewno będzie rdza gruszy. To dziękuję bardzo. I niech pani doda jeszcze trochę, kilka kropel płynu do naczyń albo szarego mydła w płynie. Tak, żeby się okleiło lepiej. Żeby lepiej i to nie zmyje od razu, nie spłucze, jak będzie lekki deszczyk. Bardziej wniknie też w skórkę liścia. I poobserwować, czy gdzieś na jałowcu nie ma To najmniej do końca czerwca oprysk. To ten jałowiec też można prysnąć w takiej sytuacji? Najlepiej wyciąć, bo tam się tworzy taka galareta pomarańczowa brzydka. To najlepiej taką gałąź wyciąć. A wracając jeszcze do tych środków... Pozdrawiamy, do widzenia. No, powodzenia, które zmieniają nazwy. Również prewikur, jeden z najlepszych w mojej ocenie środków, też zmienił nazwę. W małych porcjach, w dużych, dla profesjonalistów pozostała taka sama nazwa, a w małych porcjach zmieniona. Także tu jak u fachowców będziemy kupować te środki, to nas poinformują i wyjaśnią, który to jest ten, o który nam chodzi. Zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego programu, a ponieważ temat został wywołany wcześniej, oczka wodne, panie Korneliuszu, to już na koniec. Czyli oczka wodne w tej chwili tak, jak mamy glony jakieś, to zastosować antyglon, dbać o to, żeby po prostu oczyścić. No ryby dokarmiamy, już to już wiadomo, tak? Bo to od połowy kwietnia, już teraz spokojnie, bo już woda się nagrzała, ryby są aktywne. Jeżeli chodzi nie o zasilanie... Nie pytam, jak przezimowały, no bo mrozu praktycznie... Nie, przezimowały, bo zima łagodna, także jedynie koty spustoszenia robią, także... Nie tylko koty, tak. To jest między innymi... Plaga. Zmora ogrodów, tak? Zmora ogrodów. Ale każdy chce żyć, prawda? Tak. Ale jeszcze po prostu zasilamy. Jeżeli mamy w pojemnikach, to takie koreczki są z osmokotę, można kupić i wciskamy po prostu do tych pojemników między korzenie, żeby zasilić dane rośliny, te wodne. A wody ubyło przez zimę? Należy uzupełnić? Uzupełnić oczywiście, bo wiatr wydmucha, także tutaj trzeba na bieżąco kontrolować, żeby zasilać wodę, bo deszczu mało, także musimy niestety dolać. A tych środków, które odglaniają, jest bardzo duży wybór gama. W tej chwili, także tak, i są jednocześnie takie, które i niszczą glony, i zasilają rośliny z boczku. No i cały czas dokarmiamy ptaszki jeszcze, prawda? No koniecznie, naszych sprzymierzeńców. Tak jest. One penetrują ogród za szkodnikami. Także tutaj z tymi opryskami to też ostrożnie, żeby ani owady, ani ptaki nie ucierpiały. W momencie, kiedy kwitną, ja obserwuję, jak dużo ptaków właśnie penetruje nawet kwiaty tam, szukając szkodników. To jest wieczorem po zachodzie słońca. A druga rzecz naprawdę, jak po kwiacie.
ściągać kwiaty, to przy tej suszy nastawmy jakieś naczynia z wodą, jakieś poidełka dla ptaków. Bo to bardzo, bardzo w tej chwili potrzebuje. Tak, jak nie mamy oczka wodnego, Maria. Tak jest. Tak, tak. Dziękujemy pięknie za to dzisiejsze spotkanie. Ale nawet przy oczku wodnym, to też jeszcze w innej części ogrodu. Takie one lubią się potaplać i w słonecznej części, ale też i napić. Przynajmniej to Pani Maria Młyńska, pan Korneliusz Korniluk, pan Roman Grzechowiak, Sławomir Nowak, Małgorzata Burchardt. Dziękujemy pięknie, życzymy miłego dnia, całego weekendu. Mówimy do usłyszenia.